Na samym wstępie chciałbym przeprosić za to, że nie było wczoraj filmu, ale tak się źle czułem, że nie byłem w stanie nagrać nic. O wszystkim informowałem na Instagramie, więc jeżeli nie macie na Instagramie, no to nie wiedziałeś o tym, że po prostu źle się czułem i dlatego filmu nie będzie, więc jeżeli nie macie tam jeszcze, to koniecznie wbij. Oczywiście w opisie jest link i moja nazwa, po prostu szybson przez 2N, jak wpiszecie, to znajdziecie. A w dzisiejszym odcinku ponownie mamy Minecraft, ponownie jesteśmy na Palionowie i dzisiaj będziemy rozwiązywać kolejne problemy, które tutaj są, a jest ich tutaj w ostatnim czasie bardzo, bardzo dużo. Zanim zaczniemy, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Widzowie, dzisiaj rozpoczynam w mojej kuchni, przy moim złotym tosterze. Mój złoty toster będzie mi dzisiaj, w sumie nic nie będzie dzisiaj, tak po prostu, tak chciałem powiedzieć, po prostu zacząć jakoś ciekawy odcinek, a dzisiaj jadłem tosty, więc jeżeli ktoś z was jadł również tosty dzisiaj rano na śniadanie, to możecie napisać w komentarzu. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem, ponieważ słuchajcie, w ostatnim odcinku wraz z synem Paliona tutaj rozmawialiśmy na temat tego, co się dzieje na serwerze i oprowadził mnie po wszystkich rzeczach, które były związane z bratem Lucyfera bądź samym Lucyferem. I w dzisiejszym odcinku chciałbym to wszystko zbadać, pójść pooglądać te różne sytuacje, te różne zamki, które tam są i tak dalej i ogarnąć, może tam są jakieś ukryte pomieszczenia, których oni nie znaleźli albo które znaleźli i których mi jeszcze nie pokazali i dobrze byłoby o nich wiedzieć, bo podejrzewam, że takie pomieszczenia mogą tam być, no bo w końcu to jest Lucyfer, w końcu to jest, czy tam brat Lucyfera, już jeden kij, to są w końcu bracia, to oni podobne mózgi i mogą różne rzeczy wymyślać. A ja tutaj, jak widzicie, zmierzam już w kierunku właśnie takiej budowli, którą tutaj postawiłem, ponieważ to jest od dzisiaj... nie wiem, taki domek na drzewie zbudowałem po prostu, nie wiedziałem, co mam zbudować, a zbudowałem coś takiego, możecie ocenić, jak wam się takie coś podoba. Ja mam na to taki plan, że chciałbym z tego zrobić taką bazę myśliwego, to jest baza myśliwego. Patrzcie, mamy tutaj stąd taki balkon, w którym widzimy calusieńki las w tą stronę. W drugą stronę nie widzimy, ale możemy wyjść jeszcze wyżej, ponieważ tu zrobiłem taki... To jest taki niby domek na drzewie, w sumie tak by można było to powiedzieć. I z drugiej strony, jak widzicie, mamy wgląd no, na cały las. Widzimy wszystko, tam jest nawet Enderman, ja mogę sobie nawet większy render dystans dać, bo miałem taki bardzo mały. Ale tam domek Paliona, wszystko mamy. Mamy wgląd co tam się stało z tą piramidą? Tam jest jakieś netherowe takie rzeczy, dobra, zaraz tam pójdziemy to sprawdzić. W każdym razie, tutaj w tym miejscu chciałbym zrobić też taką mapę właśnie tego lasu całą, ponieważ uznałem, że muszę zostać myśliwym tutaj na Palionowie. Myśliwego tutaj nie mamy, myśliwy jest nam potrzebny, więc ja zgodziłem się być myśliwym. Tu mam piękny stół myśliwego i tutaj będzie mapa tego lasu. Oczywiście nie całego lasu, bo by się nie zmieścił na tej mapie, ale ile się zmieści, tyle się zmieści i to nam w zupełności wystarczy. No a tutaj mamy teraz takie, właśnie, jak stąd wyjść? Musiałbym schodzić albo tak normalnie nudno, albo walić wiadro. Więc uwaga, walimy wiadro, bo ja lubię wyzwania. Prawie zginąłem, bo to była trawa, ale dobra, udało mi się to zrobić. Nieważne, lećmy w takim razie w stronę tamtego zamku i w stronę tej piramidy. W ogóle muszę ją sprawdzić, ponieważ to jest totalnie dziwne, co się z nią stało. Piramida wygląda, jakby ją przejmował jakiś Lucyfer, kurczę, bo tak być nie może. Od tej piramidy się zaczęło, przecież to był początek tego świata tutaj, kurczę. To Palionowo, jak tak patrzę, to się mega dobrze rozwinęło. I tu jest naprawdę mnóstwo rzeczy już. I to tak w sumie, nie wiem w jakim czasie w sumie, ale no takim już... Takim dosyć... O kurde, co jest? Dlaczego to się tak zrobiło? Ej, no... Dlaczego? Dlaczego takie rzeczy tu się dzieją na tym Palionowie? Dlaczego tutaj wszystko musi być takie netherowe? Dlaczego ten świat staje się coraz bardziej netherowy? Co tu jest? Co to jest za miejsce? Ej, kurde! Co to jest za miejsce? Dlaczego tam jest głowa kloca? Przepraszam bardzo. Dobra, to mi się totalnie nie podoba, widzowie. Dlaczego tu jest głowa kloca nabita na jakiś kij? Czy... Ej, właśnie, bo kloc jest porwany! O kurde, widzowie, mamy problem. Skoro kloc jest porwany i tu jest jego głowa, to czy to jest jego prawdziwa głowa? Ej, dobra, bo ja się teraz przeraziłem trochę. W sumie, szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że tu są takie rzeczy. O co tu chodzi, kurczę? Czy tu jest jakieś ukryte pomieszczenie jeszcze? Tu coś powinno być, bo to jest w końcu Lucyfer. On takie rzeczy lubi ukrywać. Dobra, tu nic nie ma. Zobaczmy pod spód, bo... Czy tu na dole coś... Nic tu nie ma niby. No możemy i sprawdzić niby, rozleję wodę i zejdźmy w sumie, sprawdźmy, czy tutaj coś jest. Ej, coś tu jest! Ej, coś tu jest! Czy ja mogę... Nie no, ja tam nie doskoczę, nie ma szans. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma takiej możliwości. Dobra, zobaczmy tu. Sekretna skrzynka. Nic w niej nie ma. Ej, dobra, to... Znaleźliśmy jakieś dziwne miejsce. Nie wchodzić grozi śmiercią, wstęp wzbroniony. No dobra, ja się nie boję. Kurczę, chyba jednak się boję. Ja chyba powinienem zabrać tam wodę jednak. Czekajcie, tu też była woda. O, dobra, zabraliśmy wodę. Czy ona gdzieś prowadzi dalej jeszcze? Wow, 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 tu jest... Czy tutaj ta woda... Czekajcie, czekajcie. Nie!
O nie, wpadłem tu. Dobra, ale to prawdopodobnie i tak byśmy tutaj doszli, chyba. Tylko nie możemy stąd... Co to jest za miejsce? Ej, co ja odkryłem teraz? Co tu jest? Czy tu jest jakieś... Tu jest naprawdę ekspiarkę, że ktoś zrobił? Naprawdę ktoś sobie tu zrobił ekspiarkę? Ej, kurde. Miecz do pająków. O kurde, faktycznie. Faktycznie, na raz się ściąga. Ej, dobra. Ktoś sobie zrobił ekspiarkę i to totalnie mi się nie podoba, ponieważ nie mam pojęcia, czyje to jest. Pierwszy raz to widzę na oczy w ogóle. Ale dobra, wyjdźmy stąd. Gdzie to nas wyprowadzi w ogóle? Gdzie to jest? Naprawdę to jest tutaj? O kurde, dobra, no ale jazda. Dobra, czekajcie, zejdźmy jeszcze raz tutaj w takim razie. Muszę tam odłożyć tą wodę, bo ja tutaj chyba coś zrobiłem nie tak jak trzeba. Chyba tutaj ta woda była? Nie wiem, nie mam po... A weźmy ją ze sobą, bo ja chciałem jedną rzecz tutaj zrobić. Dobra, sprawdźmy to, czy tędy też dojdę w to samo miejsce. Bo... O kurde. No tak, dobra, to jest to samo miejsce. Ojejaj, dobra, no to w sumie straciłem czas tylko, bo na nowo będę tutaj biec. No ale dobra, przynajmniej znamy całą sytuację, wiemy co to jest. Nie widzę tutaj nic groźnego w tym, szczerze mówiąc. Ale no nie znamy konkretnego zamiaru tego, jak, do czego to ma służyć w ogóle. No ale dobra, zejdźmy jeszcze raz na dół, bo muszę tą wodę podmienić. To chyba było tu, bo ja tak z tego jakby to zabrałem. Dobra, czyli tutaj mamy zwiedzone wszystko, tu też. Ja bym chciał się dostać do tamtej z tej. O kurde, czekajcie, tu jest jakiś przycisk. No ale ja tam nie doskoczę, no co ty? Dobra, to jest nie do zrobienia, ja się nie podejmuję tego, ja nie chcę zginąć. Dobra, wychodzimy stąd. Myślę, że tu... Muszę o tym powiedzieć Dave'owi, że tu się takie akcje dzieją, bo on na pewno by chciał o tym wiedzieć. Ja tu biorę tą wodę, murujemy to i lecimy w stronę tamtego zamku zwiedzić, bo tam czuję, że są jeszcze jakieś inne rzeczy, które tutaj musimy odkryć. A nie odkryję ich z pomocą syna Paliona czy Kloca, bo Kloc po pierwsze jest uwięziony, syn Paliona pokazał mi co prawda sporo, ale podejrzewam, że mógłby coś ukrywać, mógłby, więc kurczę, trzeba to... Naprawdę teraz musi ktoś kosić, naprawdę teraz jak ja nagrywam odcinek. Takie uroki mieszkania na wsi, widzowie. No niestety. Ktoś będzie mi kosił w środku nagrywania odcinka. Niedobrze. Dobra, lećmy w stronę tamtego zamku, tam na górę, ponieważ mi się wydaje, że to gdzieś tam jest właśnie poukrywane. Tutaj różne rzeczy i tak dalej. I tu możemy coś odkryć ciekawego. Tylko pytanie gdzie? Czekajcie, tutaj jakieś ukryte rzeczy. Czy tu coś ukrytego? Tu nic nie widzę ukrytego. Czy tu jest jakaś skrzynka? To też nie, to mnie nie interesuje. Tu też nic nie wygląda podejrzanie. Bo tu gdzieś powinno być jakieś zejście pod ziemię, mi się wydaje. Tu nie. Och, kolejna skrzynka, dobra, no to ciekawie, ciekawie. Ale no niestety nie mamy. Nie mamy tu żadnego zejścia. Dobra, czekajcie, obejdę to dookoła, bo tam jest jeszcze ta studnia. Co prawda tam, z kim ja tam byłem, że ktoś mi powiedział, że tam na dole nic nie ma. Nie, chyba nikt, nie, syn Paliona tam nie schodził nawet, on tam tylko, nie, to, ej, to coś może być w studni, tylko, a nie, ja widzę dno, tam chyba nic nie ma faktycznie. O nie, dobra, to jednak nie idziemy tam. Dobra, ale tu coś musi być, ja to czuję, widzowie, ja to czuję po prostu, że tu coś musi być. Tylko to będzie bardzo dobrze ukryte. Nie wiem, ja będę musiał się spytać syna Paliona, jak tutaj coś znaleźć, bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Nic tam nie widzę podejrzanego, ale jeszcze się nie poddajemy. W sensie jakby z tym się już poddajemy, ale chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać, ponieważ tutaj taka jedna rzecz fajna powstaje, a mi się teraz o niej przypomniało. Zaraz wrócimy jeszcze do tego zamku, tylko jak już tutaj jestem, to tutaj pokażę wam taką inną rzecz. Czekajcie, tutaj zejdźmy na dół, ponieważ tutaj mamy takie nasze fajne akwarium. Nie wiem, czy to wam już tutaj pokazywał, czy nie. Ja tutaj zeskoczę na dół, uwaga, pum, dobra, udało się. Patrzcie, jakie mamy akwarium piękne. Dobra, czekajcie, ja tam chcę wejść. Ja muszę wejść do tego akwarium. Nie byłbym sobą, gdybym nie wszedł. Okej, czekajcie. Okej, nie wylewa się woda, jak dobrze. Kocham fizykę w tym. Patrzcie, jakie piękne. Tutaj trzeba będzie tych więcej koralowców zrobić. Co to jest? Czemu tu jest takie coś nederowego? Czy ktoś tutaj ma jakąś tajną bazę swoją? Przepraszam bardzo. Czekajcie, zaraz tam pójdziemy, ale najpierw omówię ten temat, co tutaj mam do powiedzenia. Że tu będzie to naprawdę mega ładnie wyglądać, taka rafa kolorowa. Tutaj, koralowa. Dobra, ty zostaw, dobra, nie, lecimy tam, szybko, bo mi się kończy tlen, kończy mi się tlen. Dobra, udało mi się, zdążyłem. Co to jest za miejsce? Ej, czy wy wiecie, co to jest? Czekajcie, muszę to jakoś tu zamurować, bo tutaj ta lawa płynie. Czy mi się uda tam jakoś przejść, widzowie? Zamuruj się. Dobra. Tutaj coś... Dobra, zamurowałem tą lawę chyba. Chyba nie powinno nic już wypłynąć. Zamurowałem. Ała, zapomniałem, że po tym trzeba tak chodzić. Dobra. Tam coś jest. Te schody dokądś prowadzą. Czekajcie, wejdę bokiem. Tu, żebym nie spadł tylko. Czy tu się da jakoś wejść bokiem? Przepraszam bardzo.
Okej. Udało mi się. Czekajcie, czy ja mogę tu wodę rozlać? Mogę tu chyba rozlać wodę, tak żeby sobie pomóc. Ej, co to jest za miejsce? Ej, pierwsze widzę to miejsce w ogóle. Dlaczego tu jest tak zalane? Ktoś bardzo nie... Dobra, ten wybuch, który spowodował ta bomba, odkryła nowe miejsca na Palionowie i totalnie nie wiem, co to jest. Tu, tam jest jakieś wyjście. Czy ja tam chcę wyjść? Czekajcie, zamuruję to tu, żeby tutaj nigdzie nie wypłynęła ta woda. Dokąd to prowadzi? Okej. Tu jest jakby mechanizm? O kurde, dobra, to faktycznie działa. Okej. Okej, dobra, okej. Dobra, zobaczmy, dokąd to prowadzi. Aha, donikąd. Nie, tu coś jest. Ej, to jest domek kloca! Pamiętam, bo tu elytrę od niego brałem. Ej, dobra, znaleźliśmy jakieś dobra, ukryte przejście od kloca. Ja to zamurowuję. Mnie tutaj nie było, jakby co widzowie. Mnie tutaj nie... Ej, nie, ja wodę straciłem! A nie, dobra. Wow, ale dziwne, że ją odzyskałem. Dobra, powalona akcja. Ale zejdźmy tu na dół jeszcze, bo... Bo tu coś może być, tu coś może być poukrywane. Dobra, niech to się rozpłynie, bo chcę to rozwalić. Dobra, rozwalmy to. Czy tutaj... Słyszycie ogień? Nie wiem, czy słyszycie, jak mocne są dźwięki, ale ja tu słyszę ogień po lewej. Co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Ale arena jakaś dziwna. O co tu chodzi? Ej, powalona akcja. Dobra, na shifcie chodzę. Tu jest Enderman jakiś, on nie chce z tobą się bić. Proszę, nie naskarż na mnie, że tu byłem. Ej, dziwna. Tu są tabliczki jakieś? Pomieszczenie przejęte przez Lucyfera, okej. Zwabienie ofiary w miejsce, szantażowanie, Co? Zagłada. A, zagłada osoby. Ale czy mu chodziło o to, żeby mnie tutaj właśnie jakoś przyciągnąć? Czekajcie, bo tu jest zwabienie ofiary w miejsce. Ale w jakie miejsce? To miejsce? Czy w tym momencie Lucyfer mnie gdzieś zwabił? Ej, czy... Dobra, nie wiem. Ja stąd idę. Ja tu nie chcę dłużej przebywać. To jest totalnie dziwne miejsce. Nie. Dobra. Na shifcie, bo wtedy nie bije. Murujemy to, ja stąd wychodzę, nie chcę tu być. Wróćmy tędy, jak przyszliśmy. Bo żeby nikt nie wiedział, że ja tutaj byłem. Nikt ma nie wiedzieć. Tu murujemy to. Tutaj rozwalam to, niech ta lawa się rozleje znowu tak jak było. Ja tu nie chcę być. Ja muszę o tym wszystkim powiedzieć Dave'owi. Ja nie wiem, czy on już to widział, czy on wie o tym, że tutaj są takie rzeczy. Muszę o wszystkim go poinformować, bo tu naprawdę dzieją się dziwne akcje. Tego nawet nie muruję, albo zamuruję, dobra, zamurujmy to. Nie wiem, podejrzana akcja. Ja nie spodziewałem się, że to odnajdę. Chciałem odnaleźć jakieś tajne, ukryte przejście pod zamkiem właśnie tego Lucyfera, czy kogokolwiek to jest. Nie wiem, czyje to jest w ogóle, ale udało mi się odnaleźć jakieś totalnie inne dziwne miejsce i jestem w szoku. Ale wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, to koniecznie stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, elo.